Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanik, tu Piotr Gras z tej strony. Dzisiaj będzie airdrop ważny od Atoma, który będzie, dzisiaj właśnie był snapshot zrobiony, a dowiemy się ile dostaniemy 8 listopada. Będzie strona dedykowana ku temu, żeby można było sprawdzić. Za czym przejdziemy do tego. Przypominam Wam, że cały czas losowania trwają w każdy piątek, także osoby, które nas subskrybują, komentują, biorą udział w tym losowaniu w każdy piątek, także jest do wygrania MDX-y. Jest losowana osoba w każdy piątek, także zapraszam do subskrypcji i do komentowania naszych filmików, które się ukazują, bo nie wiadomo, na który filmik trafi. Także przechodzimy do tego airdropa, nie to... Tutaj jest. Game, bo to on już był też zapisany w tej liście, jakie airdropy mają być. Także 1 listopada był już zrobiona, tam, zrobiona była ta migawka dla posiadaczy atomów. I także 8 listopada będzie strona dedykowana, która pokaże nam, ile nam się należy tych game'ów. Jest ich strona tutaj główna, ja sobie weszłem. Na to wychodzi, że to jest japońskie. Oni będą wchodzić w gry. Ogólnie tworzyć gry. Poza tym jeszcze platforma będzie tradingowa. Jest roadmap cały. I tutaj właśnie lock drop. Gdzie to było? Aha, tutaj, że ten airdrop niby w oktober, ale mamy snapshot zrobiony 1 listopada, 8 się dowiemy ile co się należy, a kiedy zrzut może będzie napisane na tym, na tej stronie, która ma być 8. Game Platform Open będzie w kwietniu, na to wychodzi, ale będzie wcześniej już to już tradowane, trading start też jeszcze w tym roku, czyli w tym miesiącu jeszcze będzie trading na tym game'ie. Fajnie by było, jakbyśmy już go dostali w miarę szybko. Poza tym następnych parę ciekawych informacji na szybciutko, bo dzisiaj taki dzień bardziej jest do rozmyślań i o rodzinie, tych, których nie ma. Także nie będę przedłużał. Dla tych, co robią sobie Burger Kingu, jakieś zakupy ciekawe w którym kraju. $5 w Dogecoinach. Taki news. Poza tym PancakeSwap spalił znowu 5 827 440 cake'ów na $104 miliony. Także to jest duży news. Ciekawe, czy cena za tym podąży, że mniej tego cake'a będzie. A, tutaj to ten game z tej strony. I teraz przejdźmy sobie szybkie info na tutaj. Play and Earn. Tutaj, gdzie EOSy na Wombacie zarabiamy. I jest tutaj taki właśnie o tym, co mówiłem w newsach, jest filmik tutaj właśnie o tym, co mówiłem, że można sobie poprzez Wombat Play ten portfel, możemy wejść sobie w DAPSa i na przykład sobie tradeować, flipować sobie, bo koszty są niewielkie, satoshi do EOSa i z powrotem, zależy czy EOS jest warty więcej satoshi, to możemy sobie zamienić i w odwrotną stronę. No, córeczka moja przyszła. Nie wiem, Zuzia, za chwilkę przyjdę. Dobra, już skończę filmik. Także dziecko mnie wzywa. Poza tym do wygrania NFT są w niektórych grach. A jak widzicie, gier jest sporo, także zapraszam Was. Ja sobie tutaj troszkę gram. W każde piątki są wypłaty. Także zapraszam jeszcze raz do grania tutaj. Link będzie pod filmikiem. Jest masa gier, czy na telefon, czy na komputer, czy takich szybkich gier, takich jak właśnie te, które też działają i na telefonie, i na komputerze, czy laptopie. Poza tym też jest portfel dedykowany na... Poza tym, że jest w rozszerzeniach, możemy mieć tu portfel. Portfel też jest dedykowany na telefony komórkowe, także nie ma problemu. Z portfela można przejść na inne gry, na platformy, na różne dapsy, także fajna sprawa. Można się pobawić. No i tak mi się wydaje, tyle
tyle z mojej strony. Taki krótki filmik, taki krótki update, żeby nie przedłużać. Trzymajcie się, cześć!